Były ładne i cycki miały fajne, to jest fakt. Ano tak, czy to znak, że wyglądam byle jak? Włosy blond, a miseczka to na bank literka D. Halo, przecież ja tu noszę E. Ale tamta ma ten fajny mały nos. Chuj, no widzę, ale się domyślam, wszystko przez jej głos. Coś tam gada do tej drugiej, coś że cute. Pewnie ma na palcach miód. Dla ciebie mogłabym jeść cukierki bez cukru i pokazywać twarz tą okrągłą bez pudru. Bajeczki sobie pleść, no i gadać głupoty i strzelać lustrze fajowe, półnagie foty. Jadłabym tylko te zero calorie cookie i zobaczyłbyś, że jestem lepsza niż suki, co uśmiechały się w twoją cholerną stronę. Ty w szczerym polu zmieniałeś ze mną opony. Dojedziemy i widzimy się na polu. Dojechaliśmy na pole. Troszkę kombinacji alpejskich, bo nas tak nawigacja poprowadziła licho. Jesteśmy u słynnego youtubera. Jesteśmy u Adriana. Pyk, pyk. Fajna ziemia, zobacz. Ale lata ten kurde John. No tak, docina. Docina, słuchaj jak się zzywa, zobacz. Trochę zwapnowane. No i zobacz. I tu jest ziemia taka jak u nas na górce. No. Jak u mnie. To dobra ziemia jest. U mnie jest taka. Ciebie jest czerwieńsza. Czerwieńsza. Piotr idzie z tyłu. Tylko tam już coś tam. Tak, o jedzie Adrian. Papu mu nie siebie, bo chciał, żeby zrobić kanapki jeszcze. Zobaczymy, Energolka. Zobaczymy jak będzie zadowolony. No zobacz, wapnował. Zadowolony. Nie, no chyba będzie. O, czaple. Idziemy. No, jak możecie zauważyć, przejąłem od Adriana ten John Deere'a, tego mniejszego. Trochę mnie tutaj poduczył obsługi, bo Stacho jest tylko przyzwyczajony do 60-tki, do Ruska. Ale powiem wam, że zajebiście się tutaj robi takim sprzęcikiem. Adrian tutaj powiedział, że jakoś sobie daje radę. Mówię, żeby mu tutaj nie popsuć, kurde, uprawy, żeby fajnie to wyglądało. I co, działamy sobie tutaj z talerzówką u niego na polu, pogoda trochę nie dopisuje, wpadliśmy na żniwa, no ale zahaczymy uprawy, no bo cóż, no nie kosimy, Adrian nie kosi, po prostu bo mokre wszystko, wiecie, dolewa tutaj w jego miejscowości. No i dał mi teraz John Deere'a, mówi: Stachu, jedź, odciążę go trochę, a on poszedł sobie zjeść śniadanie, bo już tutaj działa na polu. Latamy trójeczką, każe mi tutaj 12 na godzinę latać, no i działam sobie, no powiem wam, że jest przeskok technologiczny zajebisty, taki John Deere'ek, no takiego mógłbym mieć, wiadomo, by trzeba było mieć więcej hektarów. Ale spoko, tutaj działeczka mówił, że jest po życie. Robimy po życie, będzie tutaj prawdopodobnie siał rzepak. Karol tam z Piotrkiem w samochodzie, no bo deszcz pada. I tutaj na ścieżkach, oni robili to wcześniej ścieżki, zrzucam sobie niższy bieg, no bo trochę rzuca grudy.
szkoda po prostu mordować ciągnika, tak to sobie na spokojnie przejadę i później dopiero wrzucam trójeczkę i lecimy. Mam nadzieję, że nie spartaczę. Tego nie grali dosłownie na rolnikowo.pl, powiem wam, nie grali. Dobra, zrzucam bieg. Dojedzie do końca. Tutaj już mogę kręcić. Do góry. No, chyba wyszło. Chyba wyszło, powiem wam. No i opuszczamy. No, tutaj ciężko ma. No dobra, udało się. Udało się i cyk. Trójeczka. I poszło. W miarę się to jakoś udało. I lecimy sobie elegancko. Tutaj nam ładnie bierze. Wiatraki w oddali na horyzoncie. Ptactwo różnego rodzaju. Nie wiem, to są czaple chyba, czy coś. Nie znam się, nie jestem ornitologiem. Ale powiem wam, no kurde, no jest przeskok. Jak człowiek takiego, czegoś nie, sam nie odczuje, ten, no to nie wie, jak to jest. No. Może trochę głupot tutaj nagadam, ale zajebiście. Także jest tutaj operator. Tak, Piotruś mnie odwiedził w kabinie. Lecimy dalej z tematem. Pola trochę już ubywa. Pola powoli ubywa. Pokaż, jak tam talerzywa robi. No właśnie, pokazuję. Chociaż ciężko. Nieskomplikowana, Adrian zachwala. Ja też jestem, powiem wam, że no w szoku. Fajnie to bardzo robi. No i... przydałaby się nam taka na nasze tereny. Ale to by trzeba wtedy w całą wieś brać w dzierżawy. No, dokładnie. No, także taka sytuacja. Działamy sobie na ściernisku. Karol coś tam ma chyba dronem, będzie nagrywał. Karol właśnie drona rozłożył, bo się przepogodziło, bo tak to było pochmurnie, deszczowo. Tak, teraz już nie pada. A tam w oddali widzimy bociany czy czaple? To jest chyba czaple. No właśnie. Chyba czaple. No. No to także mi taki kawałek miedzy. 20 coś hektarów. 22, około 22 hektarów, jak tutaj nam Adrian mówił. I robota idzie. Kuń ciągnie pociągowy, dobrze. Na przelocie z tego, co Adrian mówił. Tak. Teraz ja się dorwałem troszkę do John Deere'a. I jedziemy. Już sobie przyderdaszek otwarty, jak sobie pięknie mruczy. To zwolnimy troszkę, bo strasznie sucho było, jak Adrian uprawiał te ścieżki. Straszne bryły się porobiły, o widzicie, co się dzieje. Powolutku, o. Przez tą ścieżkę się przebrniemy. No i teraz już można, o kurwa, ale rzuca, widzicie. Wszystko przez tą ścieżkę. I jedziemy sobie 12 gdzieś na godzinę. John Deere pracuje na 1800 obratach. Zobaczcie, jak robi pięknie robota. Agro masz. Zarąbiście się robi, hektarów ubywa. Takim sprzętem wtedy mógłbym wziąć wszystkie te pola, przerobić sobie na łąki, które mam. Wtedy by się fajnie pracowało, a 30 to nie ma szans. Stachu nagrywał wcześniej, Stachu też zadowolony. Pojechał, pojeździł sobie. Idzie prima sort. Co ja więcej wam powiedział? Ja sobie nagram pamiąteczkę, że też sobie pośmigałem John Deere'kiem. I co? Tu jest kolejna. Zwolnimy. Ja sobie nagrałem kawałeczek. Coś się wytnie. Coś się wytnie. O. Gra sobie kawałeczek, że też sobie pojeździłem. I idzie. Maszyna idzie. Płynie z tym zestawem. 12 na godzinę i zobaczcie. Pole długie to się fajnie robi. Pole długie to się fajnie robi. Sucho jest, widzicie?
Przyjechaliśmy, to Adriana to padało strasznie, a teraz kurczę wyszła cała, popadało, tak jak się tam robiło, jak Stachu jeździł sobie, no to było mokra, a teraz już sucha ziemia idzie i się kurzy na talerzu go. O. Widzicie, co się dzieje? Dronem ujęć nagrałem troszkę. Adrian też będzie miał ujęcia z drona. Sobie zrobi filmik. Proszę bardzo. Idzie, płynie. Sobie są talerzówą. Ale mruczy. Ładnie się odzywa. Teraz Adrian za sterami z powrotem. Dziury. Dziki. Dziki, no. Bo przez to, że tu ten groch jest obok, nie? To podjadły co nieco. I idzie. Ładnie, nie? No, fajnie robi robotkę. I? Nie widzę tych dziur. Ile jesteśmy? 3 godziny i 10 hektarów pękło, nie? No. Nie. 5 godzin pływać jeszcze. Nie, czy... Nie, 3, o 12 przyjechaliśmy. Upływa ten czas momentalnie. 8 hektarów. No. Już dużo nie zostało. Z godziny jeszcze roboty Adrianowi została i koniec. No to spadamy z pola, nie? Obrobiliśmy Adriana. Obrobiliśmy trochę hektarów. Stachu trochę polatał. Adrian zadowolony, zobacz jakiego pracownika z farminga. Najlepszy pracownik. Kursę play puściłeś, nacisnąłeś H i samo jeździło, nie? Raz zapomniał V cisnąć, ale... Dobra, lecimy, to co? Dzięki chłopaki za odwiedziny. Spoko, to co? Fajnie. Nadwipijemy się wieczorkiem piwa może. Może wypijemy coś tam, nie? Tak się obrobi z robotą, nie? No. Dobra, to lecimy, żegnamy się i widzimy się w następnym odcinku. Nie wiem, co będziemy robić. Może na plaży? Na plaży. Pójdę na plaży. Tylko pokażę. Tak. Jaka piosenka była? No wiem. Przeróbka. John Derek sobie śmiga, fajnie się jeździ. Tata zajął dużego, ja tutaj małem pracuję. Dużo osób pisało, że nie pracuję małem, ale zobaczcie. Jest, chodzi. Cały baczek dzisiaj paliwa poszedł. No, jest... 20 hektarów opierdzielone, nie? No, na baku. No. Dobrze. Tam zostało. Zostanie. Zostanie jeszcze 20 6, litrów. 6 litrów na hektar. 20 litrów gdzieś zostanie jeszcze, no, nie? No, 6 litrów na hektar. No. Adrian zadowolony, bo zawrotuje pracownika. Ja tu patrzę, ktachu 8 hektarów pierdyknął. Momentalnie. Dobra, to lecimy i widzimy się w następnym odcinku. Popatki. Uhuh.